Historia Abrama 1. Ludzie, którzy rozproszyli się spod wieży Babel na wszystkie krańce świata, nie modlili się do Boga. Uciekali przed Jego świętością, tak jak Adam i Ewa, którzy próbowali ukryć się przed Nim w ogrodzie Eden. Nie znaczy to jednak, że w ogóle przestali się modlić. Każda kraina miała swój kult. Wielu ludzi czciło rzeczy stworzone przez Boga, takie jak słońce, księżyc i gwiazdy, rzeki, góry i pagórki. Robili sobie kamienne i drewniane figury przedstawiające to, co czcili, i nazywali je bogami. Nieopodal miasta Babel, w którym stała niedokończona wieża, zbudowano wkrótce inne miasto. Nazywano je Ur Chaldejskim, bo położone było w ojczyźnie ludu Chaldejczyków. Ich bogiem był Ur, czyli Księżyc, i na jego cześć nazwali tak miasto. Na równinie nieopodal Ur mieszkał pewien stary człowiek, który był pasterzem. Nazywał się Terach. Miał on trzech dorosłych synów: Abrama, Nachora i Harana. Życie Harana nie było jednak zbyt długie. Umarł, zostawiając po sobie syna imieniem Lot. Cała ta rodzina zajmowała się hodowlą owiec i uprawą roli. Abram, syn Teracha, był dobrym człowiekiem. W odróżnieniu od swoich sąsiadów, nie czcił Boga Księżyca. Wierzył w prawdziwego Boga. Budował mu ołtarze i modlił się do Niego. Tak samo jak wiele lat temu robił to Abel i Noe. Bóg przyjmował ofiary Abrama i wysłuchiwał jego modlitw. Pewnego dnia Abram usłyszał głos Boga, mówiący mu, żeby zebrał swoją rodzinę, swoje stada i trzody, pożegnał się z sąsiadami i przyjaciółmi i udał się w długą drogę. Bóg obiecał zaprowadzić go do dalekiego kraju, gdzie będzie Mu błogosławił, i uczyni Go wielkim. Zapowiedział też, że poprzez rodzinę Abrahama pobłogosławi wszystkie ludy ziemi. Być może Abram nie pojął całego znaczenia Bożej obietnicy. Nie wiedział, że w przyszłych pokoleniach wśród jego potomków, którzy zwani będą Żydami, narodzi się Zbawiciel, będący zapowiedzianym przez Boga błogosławieństwem dla wszystkich ludów ziemi. Jeśli tylko Abram posłucha jego głosu, Chociaż Abram nic o tym nie wiedział i nie znał kraju, do którego Bóg chciał go zaprowadzić, nie bał się wyruszyć w drogę. Zgromadził swoją rodzinę, żonę Saraj, starego ojca Teracha, brata Nahora wraz z żoną oraz Lota, młodego syna swojego zmarłego brata Harana. Razem ze swoimi sługami wyruszyli w drogę, zabierając ze sobą wszystkie swoje posiadłości, namioty, w których mieszkali oraz wielkie stada owiec i liczną trzodę. Dzień po dniu szli w górę wielkiej rzeki Eufrat, aż dotarli do miejsca zwanego Haran. Tam zatrzymali się na odpoczynek i tam właśnie stary ojciec Abrahama umarł i został pochowany. Jeszcze przed jego śmiercią Bóg przemówił do Abrahama, żeby wyruszył w dalszą drogę. Ale Nachor, brat Abrahama, nie chciał już iść dalej. Został więc w Haranie i tam się osiedlił. Po tych wydarzeniach Abraham wyruszył w dalszą drogę. Tym razem zabrał ze sobą tylko swoją żonę Saraj, bratanka Lota i służących. Pędząc przed sobą stada i trzodę, odeszli od wielkiej rzeki i udali się na południowy zachód, w stronę ziemi Kanaan. Z jednej strony wznosiły się wysokie, dzikie góry, a z drugiej, jak okiem sięgnąć na południe, rozciągała się bezwodna pustynia. Mijali kolejne rzeki, doliny, wzgórza. Codziennie znajdowali się dalej od swojej ojczyzny i bliżej ziemi obiecanej przez Boga. Po wielu miesiącach dotarli do równiny More, gdzie Bóg znowu przemówił do Abrama. Oto ziemia, powiedział Bóg, którą daję tobie i twoim dzieciom. Abram zbudował tam ołtarz i oddał Bogu cześć. Obiecana Abrahamowi ziemia nazywana była Kanaan, ponieważ żyli w niej Kanaanici. Zamieszkiwali oni te tereny już od dawna i zbudowali tam wiele miast i wsi. Abram nie osiedlił się wśród kanaanitów. Rozbijał swoje namioty na wzgórzach i równinach, wszędzie gdzie znajdowały się pastwiska dla jego bydła i owiec, a także woda do ich pojenia. Przez cały ten czas jego stada i trzoda rozrastały się, aż Abram stał się bardzo bogatym człowiekiem. Później w ziemi Kanaan nastał głód. Potoki wyschły i zabrakło trawy. Abram nie mógł nigdzie znaleźć pastwisk, wyruszył więc stamtąd do Egiptu. Tam ujrzał wielką rzekę Nil, a nawet piramidy i Sfinksa. Nie pozostał tam jednak na długo, bo Bóg nie chciał, żeby tam mieszkał. Kiedy głód ustał, Abram wrócił do Kanaanu. Koniec.